Otwieram dyskusję, proszę bardzo. Nie może pójść tam do kogoś, powiedzieć coś tam, to tak. Mówicie coś, to najpierw to sobie sprawdźcie. W tym momencie przyjąć jakieś konkretne stanowisko, co w takich sytuacjach ma robić. Nie ma ludzi bez winy. Ja nie chcę tutaj wskazywać kogokolwiek. To jest taki kasus prawny. Ktoś się na tym nie zna i puszcza obszar środkiem lasu. Ty co, przyjdziesz tu pogadać, jak krzyczysz na nas i na to wszystko jest. Ale po co? Czekam na przeprosiny. Pewnie z kropkę. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa. Otwieram sesję Rady Gminy Branice. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad. Chciałbym przede wszystkim powitać wszystkich zgromadzonych gości. Przede wszystkim pana starostę, pana Józefa Kozinę. Witam wszystkich radnych powiatowych. Witam dyrektorów placówek oświatowych z terenu gminy Branice. Witam wszystkich uczniów, którzy się dzisiaj tutaj z nami zebrali na tej dzisiejszej sesji. Witam państwa sołtysów, państwa radnych, pana wójta. Proszę państwa, przedstawię porządek obrad dzisiejszej sesji. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, stwierdzenie kworum. Punkt trzeci, przyjęcie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji. Punkt piąty, informacje wójta z działalności w okresie między sesjami. Punkt szósty, informacje przewodniczącego rady z działalności w okresie między sesjami oraz o korespondencji dotyczącej rady gminy. Punkt siódmy, sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności w okresie między sesjami. Punkt ósmy, wręczenie nagród wójta gminy Branice dla wybitnie uzdolnionych uczniów. Punkt dziewiąty, informacje o sposobie załatwienia interpelacji radnych. Punkt dziesiąty, interpelacje zapytania radnych. Punkt jedenasty, sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Branice za pierwsze półrocze. Punkt dwunasty, udzielenie informacji dotyczącej funkcjonowania izb rolniczych na terenie naszej gminy i województwa. Punkt trzynasty, udzielenie informacji dotyczącej placówek oświatowo-wychowawczych w gminie Branice. Szkoła podstawowa we Włodzininie, szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym w gimnazjum Uciechowicach, przedszkole publiczne w Branicach, placówka opiekuńczo-wychowawcza Ziarenko oraz zespół szkolno-gimnazjalny w Branicach. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości działka numer 252 o powierzchni 1,27 hektara położona w miejscowości Dzierżkowice. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości działka numer 556 łamane przez 1 o powierzchni 0,57 hektara położona w miejscowości Bliszczyce. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości działka numer 179 o powierzchni 0,080 hektara położona w miejscowości Posucice. Punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości działka numer 281 łamane przez 2 o powierzchni 0,060 hektara położona w miejscowości Branice. Punkt 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia WPF-u gminy Branice z programu współpracy gminy Branice z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie. Punkt 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości działki numer 132 łamane przez 2, 132 łamane przez 40, 132 łamane przez 41 o powierzchni 0,321 hektara położone w miejscowości Branice. Punkt 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości działka numer 207 łamane przez 3 o powierzchni 0,904 hektara położona w miejscowości Jędrychowice. Punkt 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej powiatowi głubczyckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie remont odcinka drogi powiatowej numer 120 łamane przez 10 na odcinku od kilometra 17 plus 500 do kilometra 26 plus 500 skrzyżowanie dróg wojewódzkich 419 Wychowice, granice państwa.
Punkt 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zamiaru przystąpienia gminy Branice o charakterze partnera do uczestnictwa w projekcie Efektywna nauka drogą do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów zespołu gimnazjalno-szkolnego Branica. Punkt 24. Wolne wnioski i informacje oraz punkt 25. Zakończenie sesji. Czy ktoś z Państwa ma wnioski dotyczące porządku sesji, dzisiejszej sesji? Panie Przewodniczący. Tak. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, ja mam dwa wnioski, prośby. Pierwszy wniosek dotyczy wykreślenia punktu 20, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości działek położonych na terenie szpitala. Uzasadnieniem jest takie, że samorząd województwa skorzystał z tak zwanego prawa odwołania darowizny. W związku z tym bez sensu jest narażać inwestorów i gminę Branice na potencjalne roszczenia. Druga zmiana w porządku, moja prośba o takową zmianę, to jest włączenie do porządku obrad, przepraszam, jeszcze raz, to jest przesunięcie punktu 22 na punkt 11. Punkt 22 to podjęcie uchwały w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej powiatowi kupczyckiemu na remont drogi odcinka tak zwanego Niekazanice Wiechowice. Chodzi o to, że starostwo powiatowe w dniu jutrzejszym musi ten wniosek złożyć do otrzymania dofinansowania i niezbędne jest dzisiaj procedowanie tego wniosku jeszcze w starostwie, obrobienie go formalnie. Jest bardzo mało czasu, w związku z tym bardzo proszę o to, żeby odbyło się to w punkcie 11. Myślę, że to będzie naturalne po interpelacjach i zapytaniach radnych. Takowe zapytania też będą pewnie do Pana starosty. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś wnioski odnośnie porządku obrad sesji Rady Gminy Branice? Proszę, Pan Radny Wojciech Huchla. Panie Sebastianie, otrzymał Pan pismo z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie przekazania tych działek do samorządu województwa. Czy może Pan z tym pismem zapoznać? I moje pytanie sprowadza się do tego, czy jesteśmy w stanie w trakcie krótkiej przerwy opracować projekt uchwały przekazującej te działki dla samorządu województwa? Jeżeli tak, to prosiłbym o wprowadzenie jako kolejnego punktu porządku obrad już po przerwie ewentualnie uchwały o przekazaniu tych działek. Rozumiem. Czyli Pański wniosek brzmi konkretnie wprowadzenie do porządku obrad uchwały. Proszę sprecyzować. O przekazaniu działek, o które wnioskuje samorząd. Czy Pan ma może na piśmie tą uchwałę? Maja ewentualnie pójdę na górę i wydrukuję za swoje koszty. Rozumiem. Proszę, Panie Wójcie. Panie Wojtku, wydaje mi się to bezcelowe, dlatego że pismo samorządu województwa jest nieprecyzyjne. Chodzi o to, że samorząd województwa, wbrew temu, co deklarował zarówno marszałek Kolek, jak i dyrektor szpitala, wnioskował o odwołanie darowizny tylko trzech działek. A wydaje mi się, mając doświadczenia naszej ciężkiej pracy w pozyskaniu inwestora, tego, jakie to były koszty straconego wizerunku, nie będziemy sobie po raz kolejny zostawiali na plecach nieruchomości do zagospodarowania, bo w pewnym momencie Pan Dyrektor czy Samorząd Województwa powie: przepraszamy Was, ale tam też nie możecie ściągnąć inwestora. W związku z tym Pan Dyrektor deklarował, że chce wszystkie działki. Pismo jest nieprecyzyjne, bo nie są tylko trzy działki. Myślę, że to wymaga doprecyzowania Samorządu Województwa. Albo biorą wszystkie działki z terenu szpitala, albo żadnej. Tak jak deklarowali, jak deklarował Pan Dyrektor na spotkaniu. Rozumiem, dobrze. Rady Społecznej Szpitala. Panie Przewodniczący. Momencik, już Pan skończył. Proszę. Ja teraz wyjdę na parę minut, wydrukuję sobie to pisemko i doprecyzuję ten. Nie ma czego. Na razie bez Pana wniosku. Na razie bez mojego wniosku. Rozumiem. Czy jeszcze ktoś z Państwa ma wniosek odnośnie porządku obrad sesji Rady Gminy Branice, dzisiejszej sesji? Dziękuję bardzo.
Przedstawię Państwu... Aha, przegłosujemy wnioski. Kto jest za przyjęciem pierwszego wniosku, bo rozumiem, że to były dwa wnioski, panie wójcie. Tak. Kto jest za przyjęciem pierwszego wniosku, ażeby z porządku obrad sesji Rady Gminy Branice wykreślić punkt 20 odnośnie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości działki 132 przez 2, 132 przez 40, 132 przez 41 o powierzchni 0,321 hektara położone w miejscowości Branice. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego wniosku? Czy wszyscy, Andrzej? Tak. Dziękuję bardzo. Wniosek został przyjęty. Drugi wniosek dotyczy zmiany porządku obrad, ażeby z punktu... 22. Punkt 22, czyli podjęcie uchwały w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej powiatu głubczyckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie remont odcinka drogi powiatowej nr 120 przez 10 na odcinku od kilometra 17 plus 500 do kilometra 26 560 skrzyżowanie dróg wojewódzkich 419 Bechowice, granica państwa, przenieść po punkcie 10, czyli utworzyć punkt z niego punkt 11, co będzie konsekwencją, że następne punkty będą o jeden większe. Kto jest za przyjęciem tego wniosku? Wszyscy. Rozumiem. Panie wójcie, czy pan jeszcze jakiś wniosek chciał złożyć? Nie, dziękuję. WPR. Później, po przegłosowaniu. Tak? Rozumiem. Proszę państwa, przedstawię państwu nowy porządek obrad. Moment. W punkcie 11 podjęcie uchwały w sprawie przyznania pomocy finansowej dotacji celowej powiatu głubczyckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania oraz usunięcie punktu 20, podjęcie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. Statut wymaga, żeby po zmianie wniosków przedstawić jeszcze raz porządek obrad. Po zmianach. Siła wyższa. Siła wyższa. Punkty oczywiście po 20 zostaną zmniejszone o 1. Kto jest za przyjęciem nowego porządku obrad sesji Rady Gminy Branice? Wszyscy? Tak. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 4. Przyjęcie z protokołów poprzedniej sesji. Otwieram dyskusję. Proszę, pan radny Telega. Ja mam tutaj uwagę co do zapisu, ponieważ ja składałem podziękowanie starostwu powiatowemu za usługę koparką wysokiej przy kopaniu rowów, a w zapis jest dziękuję radnym powiatem za zakup koparki, więc tu jest taka rozbieżność. Jeszcze raz dziękuję panie starostwo. Ktoś z państwa jeszcze chciał zabrać głos? Zarządzam głosowanie. Kto jest za przyjęciem protokołów z poprzedniej sesji? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 5. Informacje wójta z działalności w okresie między sesjami. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do punktu następnego. Punkt 6. Informacje przewodniczącego Rady z działalności w okresie między sesjami oraz korespondencji dotyczących Rady Gminy Branice. Otwieram dyskusję.
Zamykam dyskusję, przechodzimy do punktu następnego. Sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności w okresie między sesjami. Proszę przewodniczącego komisji rewizyjnej. Komisja rewizyjna nie spotkała się ani razu w okresie. Ostatnim spotkaniem była skarga pana Nelmicza. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczącego komisji oświatowej. Komisja oświatowa spotkała się jeden raz, pracowała nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji. Też uczestniczyliśmy jako radni dwa razy w spotkaniu z panem wójtem tutaj w Urzędzie Gminy, to było 30 sierpnia oraz 1 września z dyrektorem szpitala właśnie dotyczący tego punktu 22, który został wycofany z porządku obrad dzisiejszej sesji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczącego komisji rolnej. Komisja rolna spotkała się raz, pracowała nad porządkiem obrad. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczącą komisji budżetowej. Komisja spotkała się raz i też pracowała nad porządkiem. Raz pracowała na porządku dzisiejszych obrad. Dziękuję bardzo. Proszę, pani przewodnicząca komisji przeciwnej. Też raz, tak, i pracowaliśmy nad porządkiem dzisiejszych obrad. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, przechodzimy do punktu 8. Wręczenie nagród wójta gminy Branice dla wybitnie uzdolnionych uczniów. Było posiedzenie komisji na podstawie regulaminu nagradzania uczniów gminy Branice za wybitne osiągnięcia. Tam zostały podjęte decyzje, z którymi dzisiaj chcielibyśmy się z państwem podzielić. Pani Iwono, proszę o zabranie głosu. Zacznę wszystkich zebranych, a najbardziej zainteresowanych uczniów z szkoły na terenie gminy Branice, którzy zostali wytypowani do nagrody za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2015-2016. W terminie wpłynęło 7 wniosków, wszystkie spełniły wymogi formalne. 3 wnioski złożyła szkoła, 3 wnioski złożyli rodzice, 1 wniosek złożył sam zainteresowany, jako że już jest osobą pełnoletnią. Komisja po burzliwych obradach, ponieważ okazało się, że przyznajemy ogólnie te nagrody pierwszy raz. I nie spodziewaliśmy się, że tak trudno będzie przyznać nagrody. Mamy wprawdzie 4 kategorie już wyznaczone. Jest to kultura, sport, nauka i tak zwane inne. Gdyby nam się zjawił talent, którego nie mogliśmy przewidzieć. Ale okazało się, że patrząc na różne poziomy nauczania, które ci uczniowie prezentują, czyli jedni są ze szkół gimnazjalnych, inni z podstawowych, inni z ponadgimnazjalnych, bo tacy uczniowie mogą te nagrody otrzymać. Bardzo ciężko było nam przyznać. Narada była bardzo burzliwa. Ostatecznie zadecydowano o przyznaniu nagrod. Zaraz powiemy, jak to wyglądało i będę po kolei zapraszała i bardzo bym prosiła, żeby uczniowie stanęli w takiej kolejności, w jakiej wyczytam. I poproszę zaraz też może pana wójta i pana przewodniczącego na tą stronę. I zapraszam kolejno, żeby nie przedłużać, bo atmosfera tutaj robi się coraz bardziej gorąca. Zapraszam Blankę Bańkowską, wytypowaną do nagrody przez zespół gimnazjalno-szkolny w Branicach. Proszę. Blanka, stań. Nie, jeszcze nie będziecie gratulować. Tutaj Blanka, stań. Mogę cię prosić? Ja tak będę ustawiać, żeby pan fotograf później miał. Nie, wszystkich wystawimy, wtedy będziecie dawać pojedynczo. Tak będzie prościej. Mhm. Natalia Gospodarczyk. Zgłoszenie rodziców. Zuzannę Wieczosek. Zgłoszenie zespołu gimnazjalno-szkolnego w Branicach. Natalia, proszę z tamtej.
Blanka, zostaniesz? W tamtą stronę, proszę. Dominikę Sozańską. Też zgłoszenie zespołu gimnazjalno-szkolnego w Branicach. Za Natalią bym prosiła. Nie, źle powiedziałam, dobrze. Aleksandra Kijewskiego. Zgłoszenie samego zainteresowanego. Jakuba Misiurka. Zgłoszenie rodziców. I Bartosza, nazwisko, Kupnickiego, przepraszam bardzo. I też zgłoszenie rodziców. Za Jakubem, proszę. Muszę teraz. I teraz poproszę o wręczenie. Joanna Krzykowska, jako pierwsza kategoria nauka. Natalia Gospodarczyk, też kategoria nauka, dwa równorzędne pierwsze miejsce. Kategoria kultura, też dwa równorzędne pierwsze miejsca. I drugie pierwsze miejsce w kategorii kultura, Suzanna Wiechowska. Aleksander Kijewski, jedyne zgłoszenie w kategorii sport. I dwa wyróżnienia dla Jakuba Misiurka. I Bartosza Kupnickiego. Jeszcze poproszę pana wójta i pana przewodniczącego i może pozostałych członków komisji, pana Edwarda Czyszczonia i panią Teresę Mróz do pamiątkowego zdjęcia i nie będziemy więcej zabierać państwu czasu na sesji. Jeszcze dziękuję. Wszystko co dobre szybko się kończy. Jeszcze sekundkę. Proszę państwa, przechodzimy do punktu następnego sesji Rady Gminy Branice, do punktu 9. Informacje o sposobie załatwienia interpelacji radnych.
Interpelacje radnych zgłoszone w okresie międzysesyjnym. Pan radny Artur Nowak złożył interpelację dotyczącą montażu progu zwalniającego na drodze gminnej w miejscowości Dzierżkowice. Otrzymał pan odpowiedź wójta. Czy chciałby pan coś dodać? Dziękuję bardzo. Interpelacje radnych zgłaszane z poprzedniej sesji 20 czerwca 2016 roku. Pierwsza interpelacja, pani radna Marta Humeniuk-Wiśniewska złożyła interpelację dotyczącą udrożnienia rowów przy drodze powiatowej w pobliżu miejscowości Dzbańce. Skierowana ona została do starosty powiatowego w Głubczycach. Czy chciałaby pani coś? Nie, dziękuję. Dziękuję bardzo. No, odpowiedź ze starostwa już była. Pan radny Edward Czyszczoń złożył interpelację w sprawie rozpatrzenia możliwości zakupu małego autobusu do celu przewozu młodzieży. Otrzymał pan odpowiedź wójta gminy Branice. Czy chciałby pan coś dodać? Tak, żeby proszę nie tylko młodzieży, tylko że też stowarzyszeniom instytucjom w urzędzie w gminie Branice. Nie tylko młodzież. Tak. Nie chodziło o samą młodzież. Między innymi. Pan radny Zdzisław Kolega złożył interpelację w sprawie wykoszenia poboczy skrzyżowania drogi Nikazanice oraz wjazdu do miejscowości Kałdun. Otrzymał pan odpowiedź wójta oraz pismo Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia 25 lipca. Czy chciałby pan coś? Dziękuję bardzo. Następna interpelacja, pan radny Zdzisław Telega złożył interpelację dotyczącą uzyskania informacji w sprawie kosztów eksploatacji ciągnika i kosiarki używanych do koszenia dróg publicznych. Otrzymał pan odpowiedź wójta gminy Branice. Czy jest pan zadowolony z tej odpowiedzi? Odpowiedź będzie udzielona w terminie późniejszym, ale to jest wystarczające na razie. Rozumiem. Na chwilę obecną to jest wystarczające. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 10 sesji Rady Gminy Branice. Interpelacje i zapytania radnych. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo. Proszę. Korzystając z okazji, że mamy tu pana odnośnie drogi rozchodzi się powiatowej, panie starosto, ulica Szpitalna, chodnik rozlatuje się w oczach już. Na kiedy możemy liczyć na wyremontowanie tego? Jeżeli chodzi o remont chodnika w ulicy Szpitalnej, będzie wykonany w miesiącu październiku. Natomiast generalnie, szanowni państwo radni i panie wójcie, musimy się zastanowić, co z tym odcinkiem zrobić organizacyjnie, bo remont i wymiana krawężników i chodnika to nie jest żaden problem. Pytanie, czy to na ile to będzie trwało, czy za miesiąc, za dwa nie będzie powtórki z rozrywki, czyli będzie to samo. I my jako zarząd powiatu się zastanawiamy nad kilkoma koncepcjami. Myślę, że musielibyśmy się spotkać z panem wójtem w najbliższym czasie, bo jak mówię, to jest tylko łatanie dziury, natomiast ta dziura będzie cały czas wyskakiwała i trzeba tam zrobić jakąś zmianę, albo organizację ruchu, albo nawet jakieś światło, tak żeby było tam tylko jeden kierunek na odcinku 20-30 metrów, czy na samochodów nadjeżdżających sprzeciwka. Nad tym się musimy po prostu pochylić, bo tam jest wąsko na współczesne czasy, na współczesne pojazdy, często ponadgabarytowe, które tam się przemieszczają. Ale jak mówię, to jest sprawa przyszłości, natomiast w październiku na pewno ten remont, który będzie kosztował 28 tysięcy złotych, będzie wykonany i tyle. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, tutaj poproszono mnie, żebyście państwo powyłączali komórki, ponieważ czynią one zakłócenia i przeszkadzają w nagrywaniu sesji. Czy są jeszcze jakieś interpelacje, zapytania? Proszę bardzo. Proszę, pan radny Nowak. Ja też
tutaj do pana starosty i do naszych radnych powiatowych. Chciałem, akurat póki temat jest taki gorący, były dożynki powiatowo-gminne. Mówiłem to w poniedziałek na komisji. Na tych dożynkach, jako reprezentanci tych wszystkich kulturalnych występów, śpiewań naszych, tańców, wszystko odbywało się za pośrednictwem naszej szkoły, naszych uczniów. Czy to byli nieraz, czy na innych dożynkach, gdziekolwiek te dożynki są, nawet w powiecie głubczyckim, ale zawsze jest akcent branicki. I w sumie powiem szczerze, nawet w 90% akcent branicki. I chciałbym tutaj, mam prośbę do pana starosty, z naciskiem na radnych branickich z gminy Branice, którzy są w starostwie, aby... I wiem o tym, że powiat w bardzo dużym stopniu finansuje właśnie wszystkie wyjazdy i różne gdzieś tam naprawdę występy naszych zespołów w innych terenach. Ale chciałbym, aby w powiecie, w przyszłym budżecie, życzyłbym sobie tego, życzyłbym wszystkim i naszej gminie tutaj, aby w powiecie, w budżecie na przyszły rok były zaplanowane jakieś pieniądze takie, o które te zespoły nie musiałyby się prosić, nie musiałyby pisać pisma, tylko powiat tak jakby sam w sobie chciał to wypromować i sam się prosił o to, aby te zespoły po prostu gdzieś chciały występować, wspierał ich bardzo mocno, no głównie finansowo. I tutaj jest prośba do pana starosty, a głównie z naciskiem na naszych 5 radnych, którzy myślę, że będą po starosty chodzili i właśnie ten wniosek i ten taki pomysł popierali jak najbardziej. Tyle obiecywali, chcemy, żeby to doszło do skutku. Naprawdę wspierać nasze zespoły, dlatego że nasze zespoły branickie, nasza szkoła, nawet jak już nie są w naszej szkole, są w innej szkole, to dalej są nasze dzieci, wyszli z naszej szkoły, naszymi absolwentami są. Chcę, żeby ten powiat ich wspierał bez proszenia się, bez wysyłania pism, tylko z własnej inicjatywy chciałbym, żeby to było, bo naprawdę mamy bardzo szeroki wachlarz kulturalny w naszej gminie i warto go promować, warto go pokazywać w świecie. Chwalimy się na wszystkie sposoby, ale naprawdę żal, że niektórzy muszą się prosić o jakieś drobne pieniądze, datki, które gdzieś tam od was wpływają. Proszę zaplanować tak, żeby te zespoły promowały nas, żebyśmy chcieli jako też gmina, jako pan wójt, jako pan starosta, żebyśmy chcieli, żeby oni nas promowali gdziekolwiek, w świecie, gdziekolwiek wyjazdowo. Także bardzo proszę o takie coś, to co powiedziałem. I zaplanowanie w budżecie na przyszły rok, wiem, że teraz będzie powoli, także jakiegoś punktu, jakichś takich finansów, o które naprawdę te zespoły nie musiałyby się prosić. Dziękuję bardzo. Kilka wątków pan radny Nowak na kanwie dożynek poruszył. Jeżeli chodzi o występy dzieci z gminy, czy młodzieży z gminy Branice, no taka jest, że tak powiem, tradycja, że gmina, która współorganizuje z powiatem dożynki, to ta młodzież występuje. I tutaj, jeżeli chodzi o program artystyczny, to gmina akurat ustalała i przy naszej akceptacji oczywiście i tak to wygląda. Pamiętajmy, że ograniczenia czasowe są i tu i tak była, przepraszam za kolokwializm, obsuwa taka półgodzinna, gdzie ta młodzież występowała, więc jakby jeszcze inna młodzież mogłaby występowała, to niestety tego czasu by w ogóle zabrakło. Jeżeli chodzi o drugi wątek, wszystkie dzieci nasze są, my mamy dzieci powiatowe, czyli wszystkie. Partykularnie patrząc, pan patrzy przez pryzmat gminy Branice, mamy 4 gminy i wszystkie gminy musimy zabezpieczyć. Wszędzie jest młodzież zdolna, gdzieś jest taneczna, gdzieś jest sportowa, gdzieś jest taekwondo, gdzieś jest badminton, gdzieś jest kolarstwo, gdzieś jest impuls i tak dalej, więc my staramy się zabezpieczyć i wspomóc wszystkie stowarzyszenia, organizacje młodzieży, która gdzieś tam wyjeżdża, gdzieś działa. Staramy się poprzez zakup czy sprzętu, czy dofinansowanie wyjazdów. Ja rozumiem, że bliższa koszula ciało i pan radny by chciał, żebyśmy teraz dali do Chorwacji kasę, bo to chyba ten podtekst rozumiem. Jestem człowiekiem, który intencje wyczuwa, ale też my mamy, tak jak państwo macie ograniczony budżet, macie ograniczone środki i pod koniec roku budżetowego te wolne środki znaleźć po prostu jest zdecydowanie trudniej. Natomiast panie radny Nowak, nie ma możliwości, żeby planować tak jak pan sobie tutaj chce, bo jeszcze jest prawo, jest też ustawa o finansach publicznych. My nie możemy
zaplanować w budżecie dla stowarzyszenia X czy dla zespołu Y. My możemy tylko mieć ogólną kwotę. My możemy dofinansować to z tak zwanej promocji powiatu głubczyckiego, bo inaczej moglibyśmy zaplanować jako dotację program, dotację dla stowarzyszeń, ale wtedy musi być to na zasadzie konkursów, grantów, tak jak robi gmina, jeżeli chodzi o stowarzyszenia sportowe. Nie robimy tego z różnych względów, między innymi z tego względu, żebyśmy mogli ogłosić, nie wiem, dla mażoretek, jak już będziemy się tego trzymali, jakiegoś wyjazdu czy konkursu, by się zgłosił ktoś z Gdańska i mógłby wygrać, bo będzie tańszy. Po prostu. I wtedy jest problem. My dajemy cały czas z promocji, mamy określoną kwotę na promocji i mniej więcej, powiedzmy, po tych kilku latach wiemy już, na co dajemy. Czasami się zdarzają dodatkowe wnioski, tak jak właśnie teraz. No i niestety, powiem inaczej, jeszcze nie było odpowiedzi negatywnej. Była tylko odpowiedź, w której poprosiliśmy o uszczegółowienie wyjazdów, gdzie, jaka kwota i ile interesuje organizatorów. Także nie było jeszcze odpowiedzi negatywnej, co nie znaczy, że powiem, że dzisiaj, że będzie odpowiedź pozytywna. Natomiast jak dostaniemy, to wtedy będziemy się starali pomóc też wyjazdowi tej młodzieży, bo my jesteśmy za tym, tym bardziej, że tak jak pan radny słusznie zauważył, ta młodzież, mażoretki urozmaicają nam pięknie, urozmaicają nam wszelkie imprezy powiatowe i z tego też tytułu gdzieś tam partycypowaliśmy w zakupie sprzętu, ubiorów, wyjazdów rok temu do Pragi bodajże, a więc cały czas staramy się wspierać. Gdybyśmy zrobili, tak na marginesie, gdybyśmy zrobili wyliczankę, to myślę, że te zespoły, o które pan się tak troszczy i słusznie, wygrałyby zdecydowanie w tej ilości wykorzystanych środków, jeżeli chodzi o budżet powiatu głubczyckiego. To tyle, natomiast z przykrością muszę stwierdzić, że nie ma możliwości w budżecie ujęcia tych punktów, o których pan mówił, bo byśmy mieli kontrolę służb trzyliterowych, a wolimy tego unikać. Dziękuję bardzo. Proszę, pan radny Kukla. Pan wójcie, to do pana wójta. Pierwsza rzecz, to jest jednorazówka, czy to już będzie realizacja pana obietnicy? Spełniam wszystkie obietnice. No, spokojnie, chcę to wiedzieć, ciągle się o tym mówiło. Dzisiaj tylko dlatego, że jest taka sesja, czy to już będzie realizacja propozycji złożonej przez pana, który nas tutaj filmuje. Tytułem Stefan. Dobra. Druga sprawa. Jak to wygląda technicznie koszenie tych poboczy, tych rowów? Wiem, że współpracuje gmina ze starostwem. Sama technika, dzisiaj do mnie przyszli akurat rano, dlatego przypomniałem sobie, mój od Niekazanic do Uciechowic jest wykaszany jakiś tam wąziutki, nie wiem, na ten wałek czy coś. A co z pozostałymi tymi krzakami, które zasłaniają de facto widoczność? Jakie są obowiązki nasze czy powiatu, a jeżeli takie coś rośnie na polu, czy właściciel pola jest zobowiązany też to wykaszać? To jest trzecie pytanie. I jak już jestem przy okazji, pan przewodniczący komisji rolnej, pan wójt, dalej nie wiem, co jest z tymi zaoranymi polami na tej naszej nowej drodze. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze państwo macie jakieś interpelacje, zapytania? Proszę. Ja mam zapytanie do pana starosty. Chodzi mi, na jakim etapie jest sprawa naszego chodnika w miejscowości Zbańce? Nie tylko sprawa chodnika, ale także również odwodnienia. Jest to sprawa nie dzisiejsza, tylko ciągnąca się już wiele lat. Jest to droga główna, przelotowa i chciałabym wiedzieć, czy coś w tym kontekście będzie robione, bo mówię, w tydzień praktycznie są jakieś tam podlewania, straż przyjeżdża, jest to naprawdę pilna sprawa, nie tylko dla miejscowości Zbańce, ale dla osób jeżdżących przez miejscowość. Po każdej ulewie zostaje 30-40 cm szlamu, wszystko jest zbierane, także słyszałam, że coś w tym roku miało być robione, no ale zbliża się koniec roku i chciałabym wiedzieć, czy jest jakiś odzew w tą stronę. Pani radna, odzew cały czas jest, bo gmina, mamy pozwolenie na remont tego chodnika, wybudowanie właśnie, bo to nie remont, to jest zadanie inwestycyjne. Ale no, okazało się, że trzeba zrobić pozwolenie wodnoprawne. Po prostu po to, żeby było odprowadzenie tych wód, o których pani mówi. I jesteśmy na etapie, kiedy
to się po prostu toczy. To nie są procesy tygodniowe, dwutygodniowe, to są procesy wielomiesięczne i obawiam się, że w tym roku tego to nie będzie zrobione. Jest jeszcze jeden aspekt. Grunt przejęty przez gminę jest gruntem rolnym. Wczoraj akurat, bo spodziewałem się, o czym możemy tutaj być zagadywani, że tak powiem, wczoraj rozmawiałem, jest odcinek około 1/3 z tego odcinka całego, który jest nieodrolniony i to rodzi określone problemy. I dlatego jak będziemy rozmawiali o ulicy Szpitalnej czy Kościelnej, tak jak tu pan Pospiszy mi podpowiada, nie wiem, który z panów ma rację, ale to również ten temat tego chodnika w Dzbańcach będziemy musieli przedyskutować z panem wójtem, ponieważ tak jak mówię, to chodzi nawet nie chodzi o odrolnienie, tylko chodzi o to, że potem przez jakiś okres 10 lat trzeba płacić określone kwoty. I dlatego też ten temat musimy, my jesteśmy przygotowani, materiał jest, my mieliśmy zapłacić za robociznę jako powiat, jesteśmy finansowo przygotowani, nie możemy wejść, ponieważ nie ma do końca projektu technicznego, jego trzeba uaktualnić i tak jak mówię, zrobić całą tą gospodarkę wodną, o której pani wspomina. I w związku z powyższym obawiam się, że w tym roku to się nie uda zrobić. A chcemy zrobić to dobrze, żeby nie było tak, że, bo sam chodnik zrobi to żaden problem, ale to by nie rozwiązało tego tematu, o którym pani mówiła. Dziękuję bardzo. Proszę, czy są jeszcze jakieś interpelacje, zapytania? Proszę, pan radny Mokrzycki. To jest po prostu, jak wywołał pan ulicę Szpitalną, no to tam pewne rzeczy się dzieją cały czas odnośnie wód opadowych. Część studzienek jest po prostu w drodze zaślepiona. Tak ku wiadomości, lewa strona ulicy na wysokości klasztoru, prawa strona ulicy równolegle idą połączone studzienki. Część ich nie ma. Przy opadach deszczu tamtędy de facto nie da się przejść, bo nie wiem, jakby kierowcy chcieli uważać, po prostu jest jeziorko i nie potrzeba dużych opadów, za mało studzienek i są po prostu zaślepione, a jeśli dochodzi do systematycznego, bo jednak reaguje pan po każdych tych moich wypowiedziach, są one czyszczone, to i tak one nie są w stanie zebrać tego. Prędzej czy później wszystko jest zalane, aż do ulicy Lwowskiej i bije tu na dole. Dziękuję. Przekażę to do Wydziału Drogownictwa, sprawdzą. Dziękuję. Proszę, pan radny. Jeszcze mam też prawie radny Kuczycki mi kwestionował też temat. Jak była robiona droga tutaj, Kościelna, też była zaasfaltowana, zaślepiona jedna studzienka kanalizacyjna. Na wysokości, to jest przy tym właśnie chodniku, na wysokości plebanii. Ja też wpisałem do powiatu interpelację chyba 3 lata temu, także też prosimy to o uwzględnienie. Dziękuję bardzo. Rozumiem. Czy są jeszcze jakieś interpelacje, zapytania? Pan wójt ma jakąś interpelację? Odpowiedzi na interpelację. Czy są jeszcze jakieś interpelacje, bo to wtedy tylko pan wójt blokowo. Ja jeszcze mam takie zapytania do pana starosty. Panie starosto, w zeszłym roku była interpelacja, w tym roku była, tak jak mogę powiedzieć, wizja lokalna w miejscowości Michałkowice odnośnie pobocza drogi, jeżeli jedziemy z kierunku Branic do Głupczyc. Tam chodzi o erozję ogrodzeń mieszkańców ze względu na wody opadowe, które spływają z drogi na posesję. I w tym roku w wakacje była tam wizja lokalna, między innymi z panią wicestarostą Jufno. Były wtedy powiedziane takie słowa, że ewentualnie w tym roku zostanie to w jakiś tam sposób naprawione. Czy może pan radny powiatowy, czy pan starosta? Powiem, nie znam tematu, przekażę to pani wicestaroście, jest to zapytanie i ona się ustosunkuje. Na pewno w tym roku nie będzie robione. Czy w przyszłym roku? Szanowni Państwo, za chwileczkę będziecie podejmowali uchwałę, gdzie będą padały określone kwoty. Rozumiem. Proszę.
Ja jeszcze do pana starosty też mam, jeśli chodzi o drogi, zawsze coś wpadnie do głowy. Cały czas przeplatają się rozmowy na temat tej drogi Branice-Nikazanice, Włodzielin, Wiechowice. I chodzi o krzyżówkę taką bardzo niebezpieczną, tutaj niekazanicką. Tak kiedyś mi wpadło do głowy, czy nie można było na tej krzyżówce, oprócz tych stopów, które mogłyby być po jednej i po drugiej stronie, dać jakiś progów zwalniających, żeby faktycznie tą krzyżówkę zabezpieczyć i żeby była w końcu bezpieczna, bo naprawdę co miesiąc coś tam się dzieje, coś dochodzi do jakiegoś zdarzenia, wypadku, nieraz i bardzo niedobrego. Dlatego bardzo proszę rozważyć już na etapie jakiegoś planowania, jakieś progi zwalniające, które by tam wprowadzić. Dziękuję. Myślę, że pan wójt na to pytanie odpowie, bo jest mocno w temacie. Dobrze, czy są jeszcze jakieś interpelacje, zapytania? Proszę, panie wójcie. Szanowni państwo, nie ma pana Wojtka, no to pan Wojtek zadał mi interpelację w sprawie koszenia. My kosimy dokładnie nie na, jak pan Wojtek pokazał, nie wiem jak się do tego odnieść, jeżeli chodzi o miarę, na taki kawałek, tylko kosimy na 2,40. Akurat skrzyżowanie Niekazanice-Wiechowice jest przed koszeniem drugiego paska, stąd jest tylko tam 1,20 m, a nie 2,40 m, bo jak pojedziemy w kierunku Włodzinia, w kierunku na Głupczyce, wszędzie jest 2,40. Koszty utrzymania tej kosiarki, koszenia wszystkich dróg powiatowych, gminnych będą oscylowały pewnie wokół kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jeżeli mielibyśmy jeszcze kosić wały, no to decyzja należy do państwa. Podejrzewam, że byśmy musieli razy dwa podwyższyć te kwoty. Ja tylko przypomnę, że to polska specjalność, koszenie wałów nawet na autostradach. W Skandynawii, Danii, Szwecji wałów na autostradach w ogóle się nie kosi, ze względu na mikrośrodowisko. To nasza domena, że my kosimy po prostu do zera, niszczymy całkowicie to środowisko tych drobnoustrojów, które sobie tam żyją. Ja myślę, że te 2,40, które jest koszone w każdej miejscowości, bo nie ma miejscowości w gminie Branicy, która nie jest koszona, już wygląda fajnie, już wygląda schludnie, przynajmniej takie opinie od państwa słyszę. Nie słyszałem negatywnych. Cierpliwości, no to jest ostatnie koszenie w tym roku, dojdziemy również do Dzieszkowic i również tam będzie ten pasek 2,40 po każdej stronie. Mam nadzieję, że przekażemy panu Witkowi. Zapytanie dotyczące skrzyżowania Niekazanice z drogą powiatową 419. Ja byłem w tej sprawie wczoraj w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, rozmawiałem z panem dyrektorem. Pan dyrektor też przychyla się do mojej prośby, do mojego wniosku o to, żeby zastosować tam szczególne zabezpieczenia, które przypominałyby o tym, że kierowca zbliża się do drogi z pierwszeństwem przejazdu. Podobne zabezpieczenia do tych, które funkcjonują w Ryńskiej Wsi, chociaż jak wiecie wszyscy dobrze, tam nie uchrania to kierowców od wypadku. Natomiast takie zabezpieczenia będą zamontowane, zadeklarował mi, że będzie to w pierwszym kwartale przyszłego roku na pewno zrobione. To tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy macie państwo jeszcze jakieś interpelacje, zapytania? Czy państwo są tysi? Zamykam ten punkt. Przechodzimy do punktu 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej powiatowi głubczyckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie remont odcinka drogi powiatowej numer 120/10 na odcinku od kilometra 17+500 do kilometra 26+560, skrzyżowanie drogi wojewódzkiej 419 Wiechowice, granice państwa. Otwieram dyskusję. Proszę, pan radny. Rozmawiałem z panem wójtem, rozmawiałem z panem starostą na ten temat. Kwestia pewnego doprecyzowania. Niech to będzie uchwała intencyjna, nie uchwała de facto, bo uchwała skutkuje tym, że należy ją wykonać. Uchwała intencyjna będzie tylko i wyłącznie intencją, że Rada Gminy przychyla się do wniosku starostwa i w przyszłorocznej uchwale budżetowej
zabezpiecza deklarowaną kwotę, o którą stara się starostwo, natomiast na wykonanie tego zadania, natomiast odrębną rzeczą będzie już później porozumienie i podjęcie uchwały o przyznaniu tych środków. Żeby to było doprecyzowane, ja widziałem projekt, tak, umowy. Ta umowa zabezpiecza w zupełności interesy gminy, zabezpiecza gminę przed tym, żeby czasem te pieniądze nie zostały wydatkowane ad hoc. Jeżeli wójt przeczyta tam czwarty czy któryś paragraf, starostwo, nawet jeżeli gmina nie wywiąże się z tego zobowiązania, nie ma żadnych, jak to się tak ładnie nazywa, pretensji czy tego za niewykonanie tej uchwały intencyjnej. W tym przypadku, jeżeli z początku byłem bardzo sceptycznie nastawiony, ponieważ to jest kupa forsy, zapisy są takie, które gwarantują w zupełności i bezpieczeństwo finansowe. Dziękuję bardzo. Proszę, panie starosto. Dwie rzeczy, może trzy. Pierwsza, to jest uchwała intencyjna, to nie jest żadna inna uchwała, ponieważ nie ma jeszcze budżetu i nie ma określonych środków, więc nie możemy mówić o jakiejś uchwale w 100% wiążącej. Po drugie, panie radny Huchla, no wszystko fajnie pan mówi, tylko to takie wydawanie ad hoc, to nie jest budżet domowy, że można sobie tak ad hoc wydać. To są pieniądze ściśle określone i nie ma wydawania ad hoc, to są na zadania celowe i takie zadanie będzie realizowane przez, mam nadzieję, przez powiat głubczycki odnośnie remontu drogi 120-10 na odcinku od skrzyżowania Niekazańskiego do miejscowości Wiechowice, do granicy państwa, do mostu. Jest to odcinek, chciałbym zauważyć, 9,5 kilometra, czyli duży odcinek, w złym stanie. I powiem tak, ta uchwała jest potrzebna i porozumienie jest potrzebne, ponieważ jutro jest termin składania wniosków do programu przebudowy dróg lokalnych 2.2.16.2.19 i o co chodzi? Chodzi o to, że od 2 lat jest dodatkowa punktacja za partnerstwo, za porozumienie, w tym przypadku gmina, powiat, i można dostać 5 punktów więcej. Jeżeli jest 5 punktów więcej, to jest większa pewność, że ta droga dostanie dofinansowanie i będzie realizowana, byłaby realizowana w roku 2017. Przed chwileczką powiedziałem o tym nie bez kozery, że będziemy mówili o tych różnych planach, pan przewodniczący mówił o Michałkowicach. Ta droga będzie kosztowała 6 milionów złotych. Ponad 6 milionów złotych, czyli dla budżetu powiatu jest to bardzo duży wysiłek finansowy. A jeszcze składamy drugą drogę, to jest Kiecz Księżopole, która ma też kosztować prawie 6 milionów złotych. Powiem szczerze, nie ma jeszcze wskaźników z budżetu państwa, co będzie w przyszłym roku w budżetach powiatowych czy gminnych. Nie wiem, czy podołamy, ale złożyć musimy, to jest nasz obowiązek. Jeżeli będzie realizowana i będzie nas stać na to, to będzie dobrze. I wtedy gmina, jak dofinansuje 1/4 generalnie, bo to tyle jest, czyli około 1 500 000 złotych, to my, jeżeli będzie realizowana, oczywiście w inną dotację, na coś innego przekażemy gminie. Na przykład jestem pewny, że gmina będzie robiła kanalizację i wtedy my, potem droga będzie robiona 419, panie wójcie, także to jest konsekwencja tego wszystkiego. Wójt jest skromny, nie mówi o tym, ale ja wiem, że to będzie robione. I wtedy my oddamy to w innej formie dotacji na to zadanie, które gmina będzie robiła. Można powiedzieć, że będzie to zerowe, jeżeli chodzi o wymianę, natomiast my będziemy mieli więcej 5 punktów i większa szansa, że ta droga będzie robiona. I tyle mogę powiedzieć, natomiast na pewno to nie będą nigdy pieniądze wydawane ad hoc, będą to pieniądze celowe, na określone zadanie i do pełnego rozliczenia, bo dotacje są rozliczane w skali jednego roku, bo nie można przenosić rozliczenia dotacji na rok następny. Tu pan skarbnik mnie chyba potwierdzi. No. I tyle. Jeżeli mogę dodać, to prosiłbym Radę o zaakceptowanie tej naszej prośby, propozycji, bo tak jak powiedziałem, zwiększy to nasze możliwości ku temu, żeby znaleźć się w drabince po ekspertach, drabince, które zadania będą dofinansowane, zwiększy to nasze możliwości, żeby to zadanie było po prostu zrealizowane. Dziękuję bardzo. Proszę pan radny kolega. Mówimy tu w odcinku drogi skrzyżowanie Niekazanice Wychowice. A co z tym odcinkiem, powiedzmy, od Wodzina do Krzyżówki
Miekadzenicy, to ten odcinek tak zostanie w takim stanie technicznym, jak jest. Czy coś w tym temacie, co się będzie robiło? Na pewno w przyszłym roku zostanie w takim stanie, jakim jest, bo trzeba jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. Nie można było, po pierwsze możliwości finansowe ograniczają nas, jaki odcinek można złożyć. Po drugie, dofinansowanie z tego programu jest maksymalnie do wysokości do 3 milionów złotych, a maksymalnie 50%, czyli my jak składamy na 6 milionów, możemy dostać 3 miliony. Byśmy złożyli na 9 milionów, 4,5 już nie dostaniemy, te 1,5 to już są zadania, to są środki niekwalifikowane i to już jest, musielibyśmy złożyć. Jeżeli gmina by dołożyła jeszcze milion, my milion, no to możemy zrobić ten odcinek, który pan radny mówi, ale wiem, że wszyscy mamy takie same możliwości, czyli małe, jeżeli chodzi o dodatkowe środki. Stąd wybraliśmy ten, zresztą w porozumieniu z panem wójtem, ten najgorszy odcinek, bo on jest rzeczywiście w najgorszym stanie i nie ma co ukrywać, że piękne hasło, które macie, granice, tu się zaczyna Polska, niech jak Czesi wjeżdżają, niech wjeżdżają już na dobrą drogę od strony Wychowic. Proszę. Pan... Też do starosty, jak już o tej drodze, znowu wracam do krzyżówki. Czy w tym projekcie, w tych planach jest ujęta właśnie ta krzyżówka? Czy nie lepiej właśnie w porozumieniu z panem wójtem dodać, może jest, nie wiem, może sugeruję tylko, może dodać troszeczkę pieniędzy i zrobić jeszcze tą krzyżówkę, bo tak jak cały czas mówimy, od krzyżówki do granicy. Może jeszcze ująć, najlepiej by było w planach tą krzyżówkę i zrobić faktycznie ją bezpieczną. Dodać trochę pieniędzy i zrobić tak, jak ma być. Nie jestem na 100% pewny, ale domyślam się, że ta krzyżówka z naszej strony jest ujęta. Z tym, że trzeba pamiętać, że ograniczenia, jeżeli chodzi, to jest droga pierwszeństwem przejazdu, więc tam na dobrą sprawę to Zarząd Dróg Wojewódzkich, to o czym wspominał pan wójt, musiałby wprowadzić pewne jeszcze większe ograniczniki, żeby ludzie widzieli, że się zbliżają do drogi z pierwszeństwem przejazdu. To skrzyżowanie jest ujęte, także my tam nic więcej, panie radny, nie możemy dorzucić, bo tak jak mówię, to na drodze wojewódzkiej trzeba zrobić to inne zwiększenie jak gdyby ostrzegania przed tym, że się zbliżamy do drogi głównej, a my się znajdujemy na drodze, gdzie musimy po prostu ustąpić. No, to tyle. Także to ujęcie będzie zrobione, jeżeli chodzi o skrzyżowanie, to będzie w tym projekcie jest ujęte. Dziękuję bardzo. Ja bym poprosił, żeby się na ten temat też wypowiedziała pani radca prawny, pani Marzena, odnośnie tych uchwał. Proszę państwa, wprawdzie w porządku obrad zawarta jest uchwała, która dotyczy już przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Natomiast, tak jak słusznie zauważył pan starosta i jak słusznie podnosi pan radny Chuchla, na chwilę obecną Rada Gminy może podjąć właśnie tak zwaną uchwałę intencyjną w oparciu o artykuł 18 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, gdzie intencją wyrażoną w tej uchwale będzie deklaracja uwzględnienia w uchwale budżetowej na rok 2017 wydatku na udzielenie tej pomocy finansowej w formie dotacji celowej powiatowi głubczyckiemu z przeznaczeniem właśnie na realizację zadania w postaci modernizacji drogi, o której rozmawiamy. W ślad za podjęciem tego typu uchwały, no, kolejnym krokiem musi być uchwalenie budżetu na rok 2017, czyli ujęcie tego wydatku na ten cel w uchwale budżetowej. Dopiero potem może być podjęta uchwała w sprawie przyznania tej pomocy finansowej i zawarta w konsekwencji tego umowa o przyznaniu dotacji celowej dla powiatu. Natomiast słuszne też jest tutaj spostrzeżenie pana Chuchli, iż umowa partnerska, która na dzień dzisiejszy w postaci projektu jest przedłożona do podpisu dla pana wójta, dotyczy tylko i wyłącznie zobowiązania do tego, że w sytuacji ujęcia tej kwoty w uchwale budżetowej ta
dotacja zostanie przyznana i zrealizowana, oczywiście po podjęciu tej uchwały w sprawie przyznania dotacji. Jest również zapis w paragrafie 4 tej umowy, że w przypadku nieuwzględnienia przez Radę Gminy w Branicach w uchwale budżetowej na rok 2017 wydatków w wysokości 1,5 miliona złotych z przeznaczeniem na udzielenie pomocy w formie dotacji powiatowi Głubczyckiemu na realizację zadania dotyczącego modernizacji drogi lub nie podjęcia przez Radę Gminy w Branicach uchwały o przyznaniu powyższej pomocy finansowej, powiatowi nie przysługuje roszczenie o wypłatę niniejszej pomocy finansowej. Czyli faktycznie jest tutaj zabezpieczenie dla gminy w sytuacji, kiedy by państwo radni decyzję zmienili. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w dyskusji? Proszę, pani Sołtys. Ja przy okazji rozmowy tych wszystkich dróg i przebudowy mam pytanie do pana starosty. Jak będzie wyglądała przebudowa naszego skrzyżowania w Lewicach? Bo wiadomo, że tam jest droga bardzo niebezpieczna. Miało to być zaplanowane na 2017 rok. Jak ta sytuacja będzie wyglądała? Momencik. Dziękuję pani. Proszę państwa, takie pytania proszę zadawać w punkcie zapytania, interpelacje. Prosiłem państwa o te pytania, dlatego też teraz, momencik, panie starosto, teraz jesteśmy przy uchwale, zrobimy wyjątek, tylko proszę na przyszłość trzymać się porządku obrad. Proszę panie starosto. W tym zakresie nic się nie zmieniło, to jest inne zadanie i po prostu tutaj wspólnie z gminą też to przygotowujemy. Oczywiście, tak, tak, to jest inne zadanie i to nic się nie zmieniło. Ja natomiast chciałem powiedzieć, no byłbym niepoważnym, zresztą tu jest i członek zarządu i radny powiatowy, żeby mówić coś, a potem nie realizować, nie? Wszyscy podejmujemy uchwały budżetowe na rok 2017 w grudniu i myślę, że zarówno w naszej uchwale, jak i waszej znajdą się te kwoty równoważące dotacje po jednej i po drugiej stronie. Trzeba o jednej rzeczy pamiętać, że może to się zaktualizować po październiku, kiedy okaże się, że ta droga nie dostanie dofinansowania i wtedy nie ma, ta uchwała przestaje jak gdyby obowiązywać, bo nie ma celu realizacji. W związku z powyższym, no, proszę państwa, myśmy w tym roku to samo współpracujemy z gminą Głubczyce, trochę trudniej z gminą Baborów, ale jest wszystko tak zrobione, jak mówimy, więc to jest państwa wola. Czy zwiększacie szanse na to, żeby ta droga była robiona, czy też tej szansy nie zwiększacie? Bo my i tak to złożymy wniosek, tylko bez tych 5 punktów i tyle. Dla nas, dla budżetu powiatu głubczyckiego, jeżeli chodzi o wydatki, to jest stan zerowy. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji odnośnie podjęcia uchwały? Zamykam dyskusję. Zarządzam głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej powiatowi głubczyckiemu z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie remont odcinka drogi powiatowej numer 120/10 na odcinku na odcinku 17+500 do kilometra 26560 skrzyżowanie drogi wojewódzkiej 419 Wiechowice do granicy państwa. Czyli proszę państwa, to będzie uchwała intencyjna z uwzględnieniem uchwały budżetowej na rok 2017 wydatku na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały? Jest intencyjna. Do siedmiu mamy drugi. Trzeba było to przygotować. Siatka stanęła. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Gruza. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta.